Siemaneczko na kanale Do Roboty. Na samym wstępie tego odcinka chciałem powiedzieć, że nie, nie jest to zapomniany materiał ze stycznia czy z grudnia. Mamy połowę wiosny, środek kwietnia i naprawdę jest taka pogoda w górach. A przyjechałem tu po to, żeby pokazać Wam odcinek o pracy przewodnika górskiego. Ale z drugiej strony dobrze, że dzisiaj jest taka pogoda, bo pokazuje to to, że w górach wszystko może nas zaskoczyć. Dlatego nie dajmy się zaskoczyć i dobrze się ubierzmy. Tak jak ja dzisiaj. Ubrałem się cały w sklepie Decathlon. Wy też możecie. W sklepie stacjonarnym lub w sklepie internetowym. Mam na sobie idealne, nieprzemakalne buty, spodnie, które możemy rozpiąć. Myślałem, że będzie dzisiaj dużo cieplej, jak planowałem ten odcinek. Dlatego wybrałem takie spodnie, gdzie można sobie po prostu zameczkiem je odpiąć i zrobić krótkie. Mam też nieprzemakalną kurtkę i dobrze, że wybrałem taką z lekkim futerkiem w środku, bo dzisiaj w tej zimowej atmosferze idealnie się to nadaje, a pod tym mam taki t-shirt z długim rękawem, który trzyma ciepło, więc myślę, że jestem idealnie ubrany na dzisiejszą wyprawę i na spotkanie z Tomkiem, który już za chwilkę wyjdzie nam naprzeciw. Więc co? Bierzemy się do roboty, idziemy przed siebie, a Wy oglądajcie cały odcinek. Lecimy! Tomek jest już za rogiem, więc możemy się śmiało z nim przywitać. Witam Cię serdecznie. Cześć, hej. Panie przewodniku. Udało się. Mi się udało, ale powiedziałem już tutaj widzom, że połowa kwietnia, pogoda nieobliczalna. No, pogoda typowo górska, zresztą kwiecień plecień, więc trzeba być nastawionym też na takie warunki. Zacznijmy od tego, co Ty tutaj w ogóle robisz. Przewodnik górski, a idziesz sam. Złapałeś mnie w trakcie, powiedzmy, trochę bardziej prywatnego projektu. Przechodzę testowo nowy szlak, który od maja będzie dostępny, od końcówki maja będzie dostępny dla wszystkich turystów. Nazywa się The Loop, czyli Wielka Pętla Beskidzka. Ponad 200 km dookoła Kotliny Żywieckiej. No i właśnie tutaj też spod Babiej Góry schodzi dalej do Zawoi. 200 km pieszo, samotnie sobie podróżujesz po to, żeby później w swojej pracy opowiadać i pokazywać ten szlak swoim klientom. Też poniekąd. No, trzeba pamiętać o tym, że praca przewodnika górskiego to nie jest tylko i wyłącznie pokazywanie ludziom na żywo, na bieżąco w trakcie wycieczki, wyjścia w góry, ale to jest też po prostu promocja turystyki górskiej w dzisiejszych czasach też przez internet i przez social media, więc to jest poniekąd też akcja promocyjna dotycząca właśnie tego szlaku. Okej, powiedziałem, że masz sporo odbiorców na swoim Instagramie, czyli powiedzmy przewodnik, który pracuje, który chodzi, który opowiada o tych górach, ale mimo wszystko w internecie działasz. Tak, takie są czasy, że trudno tak naprawdę gdzieś promować nie tylko swoje usługi, ale też przede wszystkim góry, bo pandemia trochę dopomogła nam temu, że w górach jest naprawdę bardzo dużo ludzi teraz. Polacy zakochali się w górach, a dzięki temu ja mam więcej pracy, no ale oczywiście trzeba ich też cały czas zachęcać do tego, żeby na szlak wyruszyć. I mnie zachęciłeś, tylko zachęciłeś mnie w dużo cieplejszych warunkach. Siedziałem w domu, było słońce, mówię, fajnie, pokażmy pracę przewodnika górskiego. Dojechałem tu i wiele się zmieniło. Dobrze, że mam profesjonalny strój, jestem ubrany w nieprzemakalne buty, więc myślę, że dzisiaj jak sobie popodróżujemy, będzie mi dalej ciepło. To co? Wyruszamy. Idziemy. Tomek, do tego odcinka chciałbym podejść dwojako. Z jednej strony, patrząc na Twoją pracę jako przewodnika, Twoją ogólnie przewodników górskich, a z drugiej strony, żeby poinformować też widzów, jak przygotować się do górskiej wyprawy. I może od tego zaczniemy. Tak, mówi się, że w górach powinniśmy się ubierać na cebulkę, czyli zakładać kilka warstw na siebie, ale trzeba pamiętać o tym, że gdy tylko zaczniemy iść, a zwłaszcza iść pod górę, tak jak na przykład teraz sobie delikatnie drepczemy pod górę, no to organizm jednak się nagrzewa. I najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić, to doprowadzić do przegrzania organizmu i do zapocenia ubrań. Bo jak tylko zapocimy koszulkę, czy też na przykład bluzę, podejdziemy gdzieś wyżej, gdzie zacznie wiać wiatr, to od razu zaczniemy wychładzać organizm, więc od razu, gdy robi nam się już w miarę ciepło, powinniśmy się wentylować, czyli na przykład rozpiąć sobie zamek gdzieś pod pachami, albo ściągnąć środkową warstwę, tak zwaną izolacyjną, czyli bluzę, cienki pola i iść troszeczkę bardziej tak na letniaka. Okej, ja się przygotowałem nawet w takie spodnie z zamkiem, bo myślałem serio, że będzie, wiesz, 10-15 stopni, odepnę sobie w pół, będę miał krótkie spodenki i super. A mimo wszystko musiałem jeszcze założyć coś pod te spodnie, żeby było jeszcze cieplej. Ale wędrując do góry jest i tak przyjemnie. Przestał śnieg padać w ogóle, nie? Tak. To też no, dobrze. Pogoda jest bardzo zmienna w górach. Jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z górami? No nie jestem jakoś bardzo oryginalny. Pochodzę z gór. Okay. Urodziłem się w Żywcu, więc tak można śmiało powiedzieć, że byłem od początku skazany na te góry.
Mój tata wyciągał mnie w góry, to on tak naprawdę gdzieś zaraził mnie tą pasją. Każdą wolną niedzielę, głównie wakacje, spędzaliśmy właśnie na Beskidzkich Szlakach, to co jest najbliżej Żywca. No a później, gdy poszedłem do liceum, wyjechałem na studia. Studia skończyłem w tym kierunku ekonomistycznym, chwilę popracowałem w korporacjach, natomiast finalnie stwierdziłem, że jednak chciałbym, aby ta pasja stała się jednak taką jeszcze większą częścią mojego życia i żeby zająć się po prostu zawodowo górami. No i śmiało mogę powiedzieć, że od kilku lat, no tak naprawdę większość mojego życia pochłaniają góry. Jakie są jeszcze twoje inne zadania oprócz tego, że oprowadzasz ludzi po górach? Poza takimi wycieczkami stricte właśnie z grupami w góry polskie, no to pracuję również w agencji wyprawowej, gdzie wyjeżdżamy z ludźmi na wyjazdy zagraniczne, na góry trochę wyższe, takie jak Kilimandżaro, albo trekking na przykład w Himalajach do base campów pod Everestem czy pod Annapurno. No ale przede wszystkim też piszę książki. To jest trochę zabawne, bo miałem być matematykiem, nigdy nie lubiłem języka polskiego, a finalnie skończyłem jako pisarz w cudzysłowie. Piszę przewodniki właśnie po górach, mam kilka tytułów na swoim koncie, teraz też jestem w trakcie pisania książki. A ludzie, którzy są twoimi klientami już w górach, to są, nie wiem, grupy osób, czy to są przejścia, powiedzmy, prywatne, że kogoś zabierasz na jakiś szlak i oprowadzasz go, czy jak wygląda stricte twoja praca już jako przewodnik? Ja myślę, że każdy przewodnik ma jakieś swoje takie ulubione rodzaje wyjść, tak bym to nazwał. Ja akurat takich indywidualnych wycieczek sam na sam mam dosyć mało. Raczej wolę brać grupy na wyjazdy. To są na przykład wyjazdy, które sam organizuję. Wyjazdy weekendowe, dwu, trzydniowe, gdzie śpimy sobie w schronisku, codziennie jesteśmy na szlaku. Ale też czasami zdarza mi się z firmami, z pracownikami na przykład jednej firmy, gdzieś wyjść w góry w ramach tak zwanego wyjazdu integracyjnego. Okej. Co różnie się kończy, ale jest zabawnie. Ważne, żeby gdzieś dojść do celu, nie? Tak, tak. I nie paść żeby, po drodze. Żeby słuchali pana przewodnika. Tak, ale to są właśnie historie w takich górach, nie wiem, co o drzewach, o tym, co tu było x lat temu, czy raczej jak taka historia idąc wygląda. To wszystko, czego człowiek się uczy w trakcie kursu przewodnickiego, gdy chce zostać przewodnikiem, nie zawsze jest tak, że ludzie chcą dokładnie tego samego słuchać. I pamiętam jedno z pierwszych wyjść, gdzie stanęliśmy sobie na polanie dosyć wysoko. Przepiękna panorama, która mnie totalnie zachwycała. I ja zacząłem ludziom opowiadać bardzo, bardzo szczegółowo, co widzą przed sobą. Nazywałem każdy szczyt. Aha. I szybko zorientowałem się, że ludzi to nie interesuje. No, zrozumiałem, że czasami jest tak, że jednak w górach nie jest najważniejsze to, ile kilometrów zrobimy, jakie szczyty przejdziemy, tylko po prostu atmosfera, którą się zbuduje w trakcie całej wycieczki i to, jak grupa pracuje ze sobą na przykład razem i jakie wspomnienia będę mieć finalnie z tego weekendu spędzonego w górach. Okej, okay, no właśnie, no to jest trudne z tej strony, że musisz dowiedzieć się, czego ten klient od ciebie oczekuje, prawda? No bo wyjść w góry, no to fajnie. Pokazać mu jakąś ścieżkę, którą ma przejść, super, no ale coś trzeba mu przekazać, prawda? I tak jak mówisz, nie każdego interesuje to wszystko to samo. Owszem, czasami zdarzają się tacy ludzie, którzy będą sami na przykład dopytywać. Natomiast nie ma takich klientów aż tak dużo. Wydaje mi się, że przewodnik jednak też powinien umieć rozmawiać z ludźmi i jakoś też ich zainteresować nie tylko i wyłącznie górami, ale po prostu samym wyjściem, czyli trochę zbudować też tę atmosferę i umieć pracować z ludźmi, a nie tylko właśnie teoretycznie wykładać im jakieś ciekawostki przyrodniczo-krajoznawcze. Okej. Okay. Myślę, że moich widzów już zaciekawiliśmy tym odcinkiem, więc my zmierzamy dalej. Jest wysoko. Ile ty już masz dzisiaj kilometrów zrobionych? 26 dzisiaj. 26. Ja może mam 600 metrów. Może 1,6 kilometra, więc idziemy dalej. Tomek, wspomniałeś również o tym, że trzeba mieć skończony kurs, żeby wykonywać taki zawód, czy jak to wygląda? Tak, żeby zostać przewodnikiem górskim, trzeba zrobić specjalny kurs. I każdy kurs jest przyporządkowany danemu pasmu górskiemu. W Polsce mamy przewodnika sudeckiego, przewodnika beskidzkiego, tatrzańskiego i świętokrzyskiego na województwo świętokrzyskie. Ja mam ukończony kurs na przewodnika beskidzkiego. Taki kurs trwa ponad rok, średnio około 18 miesięcy. No i co? Po prostu przez ten czas poznaje się kulturę, historię, szlaki, topografię danego obszaru. Najpierw trzeba odbyć ten kurs. Dopiero jak skończy się kurs, trzeba zdać egzamin wewnętrzny na zakończenie kursu. I dopiero jak zda się ten egzamin, to można przystąpić do egzaminu państwowego. Egzamin państwowy trwa 3 dni, jest to część teoretyczna oraz część praktyczna na szlaku prowadzenie grupy i dopiero jak zda się egzamin państwowy, dostaje się uprawnienia. Okej, okay, ale ktoś to w ogóle sprawdza? Bo jak wiesz, napisałem do ciebie, powiedzmy, jako przewodnik, masz ilość 10 lajków czy obserwujących na Instagramie, ktoś chce skorzystać z twoich usług, ty mówisz, dobra, oprowadzę cię po tych górach, a ktoś pyta, panie kolego, panie przewodniku, czy pan ma skończony kurs?
Teoretycznie tak, ale też praktycznie nie. Jesteśmy teraz na przykład na terenie Parku Narodowego. Parki narodowe mają swoją wewnętrzną regulację, że jeżeli ktoś chce prowadzić komercyjne wyjście w góry, czyli takie, za które pobiera pieniądze, to musi mieć uprawnienia przewodnickie. Babiogórski Park Narodowy, okay. Tatrzański czy na przykład Bieszczacki. Oczywiście, jeżeli to jest klient indywidualny i napisze do kogoś, że ej, widzę, że znasz się na górach, weźmiesz mnie w góry. Tak jak ja dzisiaj na przykład. Jasne, możemy iść, czemu nie? Nie ma problemu. Natomiast są takie instytucje i takie grupy, jak na przykład wycieczki szkolne, czy też wyjścia firmowe, gdzie jednak patrzy się na to, czy ktoś ma uprawnienia. Ja zawsze powtarzałem, że to jest tak naprawdę in plus gdzieś do mojego doświadczenia, bo zawód przewodnika górskiego trochę został zderegulowany, tak jak też przewodników miejskich. Natomiast to, że jesteś przewodnikiem górskim z uprawnieniami, ze zdanym egzaminem, no jednak trochę podnosi twoje umiejętności i twoje CV jest bardziej takie rozbudowane, jesteś bardziej wiarygodny, więc trochę dla siebie też właśnie z tego względu to zrobiłem. Patrząc na twoje doświadczenie i skończone kursy, nie chciałem zadawać tego pytania, ale może jednak się coś urodzi. Czy zgubiłeś się kiedyś w górach? Zdarzało się zejść ze szlaku, na przykład w takich miejscach, które nie znałem. Szczególnie często mi się to zdarza na Słowacji, bo Słowacy mają trochę inny ten system znakowania szlaków i czasami jest tak, że idzie się naprawdę kilkadziesiąt metrów i nie ma żadnego znaku nigdzie na drzewie i trzeba się domyśleć, gdzie teraz idzie szlak, albo nie zaznaczą, że trzeba skręcić. Więc na Słowacji jest to dosyć częste. W Polsce na szczęście ten system szlakowania jest bardzo dobry, natomiast zawsze mam przy sobie mapę z jednej strony papierową w plecaku, ale też i mapę elektroniczną, ściągniętą do offline'u, więc nawet gdy nie mam zasięgu, to GPS jest w stanie mnie zlokalizować na tej mapie i ja wiem zawsze, gdzie jestem i czy mam szlak dokładnie w tym miejscu, gdzie jestem, czy może już z niego zboczyłem. Dobra, teraz mapy włączać nie będziemy, ale idziemy dalej. Spacerujemy. Czyli łącznie, żeby zostać takim przewodnikiem, to mogło ci to wynieść? No ile to tam mogło się uzbierać? 9 tysięcy, coś takiego. Aha. Tatrzański kosztuje podobno około 20. 20 tysięcy, tak, dobra. Ale też rozłożone w czasie. Aha, więc... no wiadomo. I co, chciałem powiedzieć, czy idzie to odrobić? No na pewno idzie, ale powiedzmy, jak takie coś się monetyzuje, takie bycie przewodnikiem? To bierzesz od takiego przejścia, czy od grupy, czy... Raczej są dniówki, natomiast od razu też ci powiem, że ja mam niestandardowy cennik. Aha. Ja no nie biorę tyle, co moi koledzy. Ale że mniej, czy więcej? Więcej. Więcej. Bo na przykład w przypadku Tatrzańskiego jest tak, że system jest raczej ujednolicony i są jedne stawki. Mhm. Tatrzański ma tam około 1000-1200 za dzień pracy. Przewodnik. Tak. I nieważne, jaka grupa, gdzie idziecie. Nie, tam jest tak, że tam są trzy klasy przewodnickie i ta trzecia, najniższa. Możesz brać tylko ludzi na szlaki, dolinami na przykład, ale możesz brać większe grupy, 15-20 osób. Natomiast już ten na przykład pierwszej klasy, najwyższa klasa Tatrzańskiego, to jest taka, że prowadzisz poza szlakami, to są wyjścia spinaczkowe na linie. I wtedy możesz brać 2-3 osoby na linę. Aha. Natomiast przewodnik beskidzki, sudecki, to nie są duże pieniądze, bo jak się patrzy na uśrednione stawki, aha, to jest na przykład 400-500 zł za dzień. Dlatego robię grupowe wyjścia, bo grupowe jednak można więcej, no tak, więcej po prostu się uzbiera tych pieniędzy. Twoje wyjście to samo, ty mówisz to samo, tak, tak. Trasa jest ta sama, tylko powiedzmy więcej osób składa się na twoją pensję. Albo firmowe, no bo firmowe to już jest zupełnie inna bajka. Tam wystawiasz fakturę dużo wyższą, no i to też inaczej przechodzi. No tak, no ale to też jest zależne od profesjonalizmu danego przewodnika, prawda? Czyli no, jeden bierze tak. tyle pieniędzy, bo po prostu idzie z tobą i ci pokazuje szlak, tak. Inny ma tą pasję, tak jak ty na przykład pisze książki, czyli ma jeszcze rzeczy, które może dodać do tej historii, prawda? No to jest, trochę jest tak, że jeżeli jesteś tak brzydko mówiąc no-name'em, czyli po prostu potrzebujemy przewodnika beskidzkiego, no to bierzesz tego, nie? No to dostajesz 400-500 zł za dzień. Aha. Natomiast ja jednak staram się, że chcemy Habdasa, przewodnika, bo znamy gościa z internetów i tak dalej, z książek i wtedy też wiem, że mogę krzyknąć więcej. Czyli jesteś żywym przykładem tutaj dla wszystkich widzów, którzy oglądają ten odcinek, że warto się rozwijać, nie tylko w kierunku powiedzmy swojej pracy, ale również marketingu, tak? Im więcej działamy dookoła tego swojego biznesu, tym więcej możemy zyskać w tym samym czasie. No tak, chodzi też o zbudowanie po prostu marki własnej i gdzieś tam też to na pewno podnosi tą konkurencyjność i to, że ludzie chcą wybrać konkretnie ciebie, bo chcą z tobą po prostu wyjść w te góry. No to, że się zda egzamin przewodnicki, to nie wystarczy. Aha. No cały czas trzeba się non-stop rozwijać. Tak.
Ja często właśnie przemycam te treści w moich odcinkach na kanale Roboty, żeby widzowie się rozwijali, żeby dawali coś więcej z siebie, czy w swojej pracy na etacie, czy w swojej firmie, żeby pokazać, że można więcej. No zależy, czy szef to doceni, czy nie. Jeśli nie doceni, szukamy nowego szefa albo tak. Działamy na własną rękę. I właśnie to, co mówię, czyli marketing mimo wszystko. Działamy, piszemy książki, rozwijamy się, tworzymy social media, no i wtedy tą godzinę możemy zeskalować na wyższą kwotę. Nie? Zdecydowanie, to na pewno na naszą korzyść. I to jest fajne. I to jest fajne, żeby się rozwijać. To tym akcentem my idziemy dalej, a wy oglądajcie do końca ten materiał. Tomku, wracając jeszcze do tematu turystów, czyli twoich klientów, można tak powiedzieć. Co byś powiedział, albo co byś poradził, żeby przygotować się do takiego wyjścia w górę? Jest środek tygodnia, planują na przykład sobotę, w niedzielę pozwiedzać górskie szlaki. Jak wygląda przygotowanie? No myślę, że najważniejsze to jest sprawdzić prognozę pogody i to nie tylko i wyłącznie w środę, kiedy planuję wyjść w sobotę, ale też i w piątek wieczorem i w sobotę z samego rana, żeby zobaczyć, czy coś się zmieniło w prognozach, czy też nie, bo te prognozy potrafią się bardzo szybko i diametralnie zmieniać. Są specjalne portale, gdzie można wpisać stricte po prostu szczyt, na który planujemy wyjść i tam wyskakuje godzinowa prognoza pogody. Można zobaczyć, o której mniej więcej jest spodziewany opad deszczu albo śniegu. Druga sprawa to jest zaplanowanie też trochę tej trasy i to zaplanowanie na własne siły. Tu jednak dochodzi jeszcze przewyższenie, te metry zrobione w pionie, więc to jest taki drugi parametr bardzo istotny przy planowaniu wycieczki. Długość, ale też jest suma przewyższenia. No i właśnie tak jak teraz na przykład, kiedy mamy warunki zimowe, no to jednak ta wycieczka się trochę wydłuża, bo chodzenie po śniegu jest trochę trudniejsze. No i też przy okazji zmienia się to, co pakujemy do plecaka, czyli też zastanowienie się, co mi będzie potrzebne, jeżeli chodzi o odzież, którą będę używał na szlaku, kurtka przeciwdeszczowa, dzięki której nie będziemy przemoczeni, no ale też i jedzenie, które będziemy mogli sobie gdzieś tam na szlaku cały czas podjadać. Jedzenie i picie. No, picie szczególnie latem, gdy robi się ciepło, jest bardzo istotne i myślę, że 2 litry na osobę to jest minimum na dzienną wycieczkę. No, myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, żeby właśnie o tym pamiętać. Wcześniej wspominałeś też o tym ubiorze na cebulkę, ale czy to jest tak właśnie, jak wiemy, że na szczycie będzie dużo zimniej, do plecaka pakujemy jakieś części ubioru, które nie wiem, wrzucamy później pod spód albo jeszcze na siebie? Tak, zdecydowanie. Właśnie do plecaka najczęściej wrzucamy te warstwy środkowe. Czyli właśnie warstwy izolacyjne, które mają za zadanie nas docieplić. I to jest cienka bluza polarowa, jak jest sroga zima, to może być sweter puchowy albo cienka kurtka puchowa. Natomiast na sobie zazwyczaj właśnie mamy bieliznę termoaktywną i jakąś kurtkę zewnętrzną, albo kurtkę softshellową, albo kurtkę przeciwdeszczową typu hardshell. Więc to zazwyczaj spokojnie w trakcie podejścia nam wystarcza. Ale i właśnie czapka, rękawiczki, a czasami i zapasowa czapka, albo zapasowe rękawiczki, czy też nawet zapasowe skarpetki, jeżeli dojdzie do przemoczenia. Ja myślę, że im człowiek więcej chodzi i więcej szlaków przejdzie, to tym jego wiedza jest bogatsza w tym temacie. Ale też trzeba wspomnieć wszystkim turystom, którzy, albo przyszłym turystom, którzy nas oglądają, że na te ciuchy nie trzeba dużo wydać, bo można iść na przykład do sklepu typu Decathlon i po prostu na dziale górskim ubrać się od stóp do głów, tak jak ja dzisiaj, i po prostu w te góry wyjść, żeby nie wychodzić w zwykłych adidaskach, czy tak jak wcześniej wspomnieliśmy, w trampkach, czy w sandałach. Tak, jak najbardziej. No, sklepy sieciowe dopomogły tak naprawdę tej sytuacji i można za dobre i przyzwoite pieniądze jakościowo się ubrać w góry. I myślę, że jeżeli naprawdę chcemy rozwijać sobie tą pasję górską, to na pewno warto się ubrać w typowo górskie, techniczne rzeczy. Ja mimo wszystko cieszę się, że dzisiaj jest ten śnieg, bo testuję nieprzemakalne buty i pod koniec tego odcinka zobaczę, czy skarpetki są suche. A wracając do tych turystów, czy kojarzysz, nie wiem, jakieś śmieszne sytuacje na szlaku związane właśnie z tymi turystami, czy nie wiem, jakieś zażalenia, albo że ktoś padł i dalej nie chciał iść? No zdarzają się czasami zabawne teksty, zabawne pytania, które często słyszymy na szlaku. No myślę, że klasykiem jest daleko jeszcze. Daleko jeszcze. Nie tylko z góry, ale też i ze Shreka na przykład. Daleko jeszcze? Tak! Daleko jeszcze? Tak, daleko! Daleko jeszcze? Tak! Więc to jest takie pytanie chyba, które najczęściej słyszę. Albo czy daleko jeszcze do schroniska? Jak już jesteśmy w schronisku, no to klasycznie, czy będzie można płacić kartą? Na szczęście w coraz większej liczbie schronisk można, ale też czy jest zasięg, czy będzie tam jakiś na przykład Wi-Fi, więc myślę, że to są takie klasyczne pytania osób, które no nieregularnie chodzą w góry. Raz mi się zdarzyło, że na wyjście 3-dniowe, gdzie mieliśmy spać w górach, w schronisku, czyli nie gdzieś tam na dole w hotelu, przyjechała na parking osoba z walizką zamiast plecaka. I to naprawdę było wyzwanie. Musieliśmy ją przepakować do innych plecaków. Więc
na lekko sobie szła w górę na to wyjście. Czyli widzicie, moi drodzy, to przygotowanie jest bardzo ważne. Warto to zaplanować troszkę wcześniej niż na przykład wychodząc w sobotę. Nie planujmy tego w sobotę rano, prawda? Znaczy, no nie, to jest, zależy, gdzie idziemy. Wcześniej. Jak to jest, powiedzmy, rynek w Wiśle albo w Szczyrku, no to tam dreptać można. Ale jak już chcemy gdzieś wyżej, jak na przykład dzisiaj, to mimo wszystko warto się przygotować. Ja ci przywiozłem, patrz, z tego Śląska słoneczko. Tak, tak, teraz się fajnie rozpogodziło. To jest... Śnieg przestał padać, niebieskie niebo widać, no jest pięknie, jest pięknie. To my jeszcze wyruszamy kawałek dalej. Myślę, że w pracy przewodnika jest bardzo fajne to, że to jest faktycznie zawód, który my wybieramy z pasji. Czyli trzeba kochać góry, trzeba lubić to robić, żeby zdecydować o tym, że chce się człowiek tym zająć zawodowo. Aha. Pamiętam nieraz, jak jesteśmy na wyjazdach zagranicznych, gdzie też zdarza mi się jeździć z grupami i pytam na przykład lokalnych przewodników, czy to w Maroko, w Górach Atlas, albo w Tanzanii na Kilimandżaro, to oni zawsze powtarzają, że to jest ich praca. Okay. Nie jest tak, że oni lubią góry, tylko to jest po prostu praca. To najgorzej chyba, nie? No nie trochę... tego, co się robi, w szczególności w takim zawodzie. Wiesz, co innego, nie wiem, praca w korporacji, gdzie idziemy, żeby na przykład zarobić jakieś pieniądze, czy sobie dorobić. A no tutaj musimy kochać te góry, żeby o nich z pasją opowiadać. Jaki, powiedz mi, jeszcze masz plan na dalszą tą podróż, którą mówisz, że około 200-220 kilometrów masz przebyć pieszo. Co już masz za sobą i jeszcze co przed tobą? Dzisiaj mniej więcej przekroczyłem połowę. Mam już za sobą Beskid Śląski. Teraz jestem w połowie Beskidu Żywieckiego. Jutro będę kończył Beskid Żywiecki, przejście właśnie przez Jałowiec w stronę Ślemienia. I tam mniej więcej zakończy się Beskid Żywiecki i przede mną ostatni etap, czyli właśnie wędrówka przez Beskid Mały. To będzie ostatnie, powiedzmy, 70-80 km. No i podejrzewam, że za 3 dni skończę pętlę, skończę The Loop, ten szlak i sprawdzę tak naprawdę jako jeden z pierwszych, jak wygląda ten właśnie nowy projekt. Tomek, powiedzieliśmy już o tym, że trzeba skończyć kurs, żeby taką pracę wykonywać, że trzeba to robić z pasją, co jest najważniejsze, ale trzeci element, jak zarobić pierwsze pieniądze w tej branży? No można oczywiście być takim freelancerem jak ja, który głównie, powiedzmy, że ogłasza się w internecie, gdzieś przez moje social media i czy też przez blog internetowy, gdzie można się dowiedzieć o mojej działalności. Natomiast równie dobrze można też zacząć współpracę na przykład z jakimś biurem podróży. A, czyli można, dobra. Takim, który organizuje wyjazdy po Polsce. Z jednej strony to są biura, które potrzebują na przykład pilotów wycieczek, albo potrzebują przewodników miejskich, ale też i właśnie bardzo często przewodników górskich do wycieczek, które są właśnie gdzieś tam na szlaki. A, czyli to jest dobra informacja, bo o tym nie pomyślałem. Czyli mamy kurs, mamy pasję, szukamy przedsiębiorstwa, w którym możemy wykonywać swoje usługi, czyli powiedzmy głosić słowo górskie na tych szlakach, robiąc to dla kogoś, kto szuka nam klientów. A później albo się rozwijać właśnie tą stronę i budować swój marketing i zdobywać swoich klientów, albo dalej pracować dla nich. Myślę, że też właśnie bardzo dobrym rozwiązaniem jest stałe poszerzanie swoich kwalifikacji i sporo moich kolegów nie dość, że jest przewodnikiem górskim, to są również pilotami wycieczek, ale i właśnie przewodnikami miejskimi po konkretnych miastach albo na przykład po województwach. I wtedy jak się jest takim multiprzewodnikiem, to zdecydowanie tych grup ma się dużo więcej. No właśnie, od tego też chciałem odbić pytanie, czy to jest praca całoroczna, czy są jakieś takie okresy, kiedy coś wykonujesz, a w innym okresie, nie wiem, odpoczywasz? To może być jak najbardziej praca całoroczna, natomiast no, trzeba być świadomym tego, że w zależności od tego, jak my się bardzo angażujemy, to tyle też tych zleceń będziemy mieć. Oczywiście zimą, jesienią tych zleceń może być trochę mniej, bo po prostu ludzi jest mniej w górach. Teraz co prawda Polacy nauczyli się trochę cały rok chodzić po górach, no ale na pewno lato, długie weekendy to są najbardziej gorące okresy, kiedy takich wycieczek jest najwięcej. Albo na przykład wrzesień, kiedy szkoły się zaczynają i też ten wrzesień, październik to są pierwsze wyjazdy klasowe. Natomiast zima, teraz też połowa tej wiosny, aż do weekendu majowego, to trochę są takie ciche sezony. Ciche sezony, czyli się dopiero odpalają w maju. Ale dzisiaj jest naprawdę połowa kwietnia. My tutaj ani nic nie oszukujemy, nie wymyślamy. Kiedy oglądacie ten odcinek, pewnie już jest maj, ale my go kręcimy w połowie kwietnia. No i jak widzicie, minus 1,5, minus 2 stopnia Celsjusza, góry, śnieg, zima prawie że, a połowa wiosny. Idziemy na dół. Jesteśmy już po krótkiej wyprawie z Tomkiem, zaraz z nim się wybieramy do jego hotelu, zjemy coś ciepłego, ale jeszcze przed tym, tak jak na samym początku wspominałem, partnerem odcinka jest Decathlon, z którego mam te wszystkie ciuchy, które na mnie dzisiaj widzieliście. I od początku tego odcinka testowałem te buty, które są nieprzemakalne, więc teraz przed Wami ściągnę tego buta i sprawdzę, czy na skarpetce nie zabrała się żadna woda. A jak widzieliście, chodziliśmy i po śniegu, i po kałużach, i skarpetka jest zdecydowanie... Słucha, więc szczerze mogę te buty
polecić na takie piesze wędrówki. I tak jak też w odcinku mówiliśmy, nie są to profesjonalne ciuchy, ale to są takie ciuchy, w których każdy z Was, turysta, może być ubrany na wyprawę w góry. Wchodzimy do takiego Decathlona, czy wchodzimy na stronę i tam mamy cały dział górski, gdzie po prostu możemy od stóp do głów, tak jak ja dzisiaj, się ubrać i w taką pieszą wędrówkę, na przykład z przewodnikiem, się wybrać. A teraz jedziemy coś zjeść. Tomku, podsumowując ten materiał, chciałem powiedzieć, że doszliśmy do schroniska, ale jesteśmy po prostu w hotelu, w którym dzisiaj śpisz. nie wszyscy muszą wiedzieć. Czyli jak możemy go podsumować, kierując to wszystko do osób, które chciałyby zostać przewodnikiem górskim, ale też do osób, które po prostu są turystami. No, ja myślę, że najważniejsze to chcieć to móc, czyli jeżeli naprawdę kochamy te góry i chcemy się zająć tym już trochę bardziej zawodowo, nie tylko jako pasja, ale też i po prostu żyć tym każdego dnia, no to myślę, że droga naprawdę jest przed nami szeroko otwarta i wystarczy trochę tej energii i pracy w to włożyć, no i po prostu zostać przewodnikiem. Na pewno warto. Na pewno warto, czyli tak jak oglądaliście, na pewno potrzebny jest ten kurs i co najważniejsze, potrzebna jest ta pasja, bo bez tego to można pracować, ale nie czerpać z tego żadnych korzyści, że tak powiem, takich wewnętrznych. Zdecydowanie. Więc jeśli chcecie wykonywać taki zawód, no to możecie, wszystko jest przed Wami. Zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem, subskrybujcie kanał, skomentujcie i oczywiście wpadajcie na social media Tomka. Tak. Dzięki bardzo. Ale zabieramy się za zupę. Smacznego.